Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historia dla dorosłych, odcinek 85, który chciałbym poświęcić Armii Potomaku. Ten odcinek będzie oczywiście opowiadał o wojnie secesyjnej, bo ta armia istniała właśnie podczas tej wojny. Wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, nazywanej często wojną secesyjną. Armia Potomaku to armia Stanów Zjednoczonych, walcząca głównie z armią północnej Wirginii, czyli armią zbuntowanych południowych Stanów. Północną granicą stanu Wirginia jest rzeka Potomac i właśnie tam rozegrało się wiele bitew, a obie armie przekraczały Potomac wielokrotnie. Tak więc nazwa Armii Północy, Armia Potomaku, oraz Armii Południa, Armia Północnej Wirginii, te nazwy mają sens. Warto jednak pamiętać, że na początku wojny te armie nazywały się dokładnie odwrotnie. Podczas pierwszej wielkiej bitwy, czyli podczas pierwszej bitwy nad Bull Run, którą konfederaci nazywają pierwszą bitwą pod Manassas, walczyły ze sobą armia północno-wschodniej Wirginii przeciwko armii Potomaku. Bitwa rozegrała się właśnie w północno-wschodniej Wirginii, dlatego unioniści tak nazwali swoją armię. Za to południe w tamtym okresie swoją armię nazywało Armią Potomaku. I tutaj uwaga, ten odcinek jest o Armii Potomaku należącej do Stanów Zjednoczonych, czyli do północy. Ale zauważmy, że w tamtym momencie to południe miało Armię Potomaku. Rzeka, nad którą odbyła się ta pierwsza bitwa, czyli Bull Run, jest dopływem Potomaku. Armia Północy, czyli Armia Północno-Wschodniej Wirginii, wygrywała tamtą bitwę. Ale Konfederatom udało się ściągnąć drugą armię, armię Shenandoah. I w ten sposób południe wygrało tą bitwę. Dwie armie konfederackie, Armia Potomaku oraz Armia Shenandoah, pokonały Armię Północy, Armię Północno-Wschodniej Wirginii. Po bitwie te dwie armie konfederackie zostały połączone w Armię Potomaku. Tymczasem Armia Unii, która przegrała, wycofała się na północ i przekształciła się w Północną Armię Potomaku. Od tamtego momentu w zasadzie istniały dwie armie o tej samej nazwie. Tak więc podczas kampanii półwyspowej walczyła unionistyczna Armia Potomaku z konfederacką Armią Potomaku. To zmieniło się podczas bitwy pod Seven Pines. Pierwszego dnia tej bitwy, 31 maja 1862 roku, został ranny generał Johnston. Po bitwie, trwała ona dwa dni i zakończyła się 1 czerwca 1862 roku, dowódcą został generał Lee. I to właśnie on zaczął używać nazwy Armia Północnej Wirginii. Tak więc do końca wojny, przez kolejne 4 lata, Armia Potomaku, czyli Armia Północy, walczyła głównie właśnie z Armią Północnej Wirginii, Armią Południa. Armia Potomaku, należąca do Stanów Zjednoczonych, miała tą nazwę przez 5 lat wojny. Z kolei Konfederacka Armia Północnej Wirginii miała tą nazwę tylko 4 lata. Jednak do historii wojny secesyjnej przeszły te armie właśnie pod tymi nazwami. Mało kto pamięta, że na samym początku nazywały się inaczej. Tak więc wojna secesyjna na wschodzie to głównie starcie amerykańskiej Armii Potomaku z Konfederacką Armią Północnej Wirginii. Jak sama nazwa tej audycji wskazuje, ja skupię się na historii tej pierwszej armii, Armii Potomaku. Ale przy okazji będzie nam się często pojawiać także ta druga armia, czyli Konfederacka Armia Północnej Wirginii. Po pierwszej bitwie nad Bull Run resztki pokonanych unionistów wycofały się do Waszyngtonu. Dowództwo nad armią objął George McClellan. Był on świetnym organizatorem, bardzo dobrze przygotował swoich żołnierzy. Niestety miał też wady. Mówiono o nim, że ma wszystkie cechy dobrego żołnierza, poza odwagą. Twierdzono też, że potrafi załadować pistolet, ale nie potrafi wystrzelić. W tym porównaniu chodzi właśnie o Armię Potomaku. McClellan ją stworzył, ale bał się jej użyć. Armia
Aby zrozumieć historię Armii Potomaku, trzeba wiedzieć trochę o podziałach politycznych w USA w tamtym okresie. Wojna secesyjna wybuchła, gdy na prezydenta wybrano republikanina Lincolna. Południowe Stany, w których przeważali demokraci, postanowiły się oderwać. Mogłoby się więc wydawać, że na północy przeważali republikanie, a na południu demokraci. Sytuacja była jednak dużo bardziej skomplikowana. Republikanie rzeczywiście byli na północy, ale demokraci byli i tu, i tu. Secesję, czyli oderwanie się Stanów Południowych, wywołali południowi demokraci. Północni demokraci starali się utrzymać jedność Unii i walczyli z tymi południowymi. Demokratą był także twórca Armii Potomaku, czyli generał George McClellan. Wracając do tych podziałów politycznych. Były tak jak dzisiaj dwie partie, czyli republikanie i demokraci. Ale ci ostatni byli podzieleni geograficznie. I właśnie przez ten podział wygrał republikanin Lincoln. Demokraci mieli razem więcej głosów, ale północni i południowi demokraci głosowali na innych kandydatów. Tak więc ta wojna secesyjna to była wojna republikanów i północnych demokratów z południowymi demokratami. Tak można by to określić w skrócie politycznie. Republikański prezydent Lincoln pewnie wolałby wybrać na wodza armii kogoś ze swojej partii. Wolałby pewnie jakiegoś generała republikanina. Tak się jednak składało, że do West Point, czyli do szkoły wojskowej, szli prawie wyłącznie demokraci. Tak więc kolejnymi dowódcami Armii Potomaku byli generałowie z partii demokratycznej. Byli to generałowie z tej partii demokratycznej północnej, ale dalej partii demokratycznej. Prowadziło to do spięć i braku zaufania. Na przykład generał McClellan opóźniał atak na konfederatów. Nie wykorzystał swojej przewagi, dawał im uciec i tak dalej. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że nie miał odwagi. Ale Lincoln interpretował to jako wspomaganie południowych demokratów. I tu warto wspomnieć, że kiedy Lincoln zabrał w końcu tą armię McClellanowi, McClellan walczył z Lincolnem w kolejnych wyborach o to, żeby zostać prezydentem. McClellan walczył oczywiście jako prezydent z armii demokratycznej, a Lincoln z partii republikańskiej. Kolejnych dowódców Armii Potomaku było pięciu. Pierwszym był Irwin McDowell, który przegrał pierwszą bitwę nad Bull Run. Przypominam, że w jego czasach armia miała inną nazwę. Po nim dowództwo przejął George McClellan, który otworzył wielką armię, Armię Potomaku, ale nie potrafił nią walczyć. Jego ostatnią bitwą była bitwa nad Antietam. Pozwolił on uciec generałowi Lee. Trzecim dowódcą był Ambrose Burnside, ale przegrał on bitwę pod Fredericksburgiem. Czwartym dowódcą był Joseph Hooker. On przegrał bitwę pod Chancellorsville. Lee wysłał na jego tyły Stonewall Jacksona. Ostatnim dowódcą był George Meade, który pokonał Lee pod Gettysburgiem. Armię Potomaku często nazywa się Armią Lincolna, bo to on o wszystkim decydował. Często zmieniał dowódców nawet podczas kampanii. Na przykład Meade został głównodowodzącym Armii Potomaku zaledwie 3 dni przed bitwą pod Gettysburgiem. Tutaj może warto wyjaśnić, co to znaczy być głównodowodzącym. Na przykład Meade dowodził tą armią, ale wytyczne dostawał z Waszyngtonu. Między innymi takimi wytycznymi była obrona Waszyngtonu. Tak więc najważniejszym zadaniem dla Meade'a było sprawienie, aby Lee nie mógł zaatakować Waszyngtonu. Później Lincoln zmienił te wytyczne i po bitwie pod Gettysburgiem chciał, żeby Meade zniszczył armię Lee. Tutaj też w grę wchodziła polityka. Dowódcy byli zmieniani często pod wpływem nacisków politycznych. Na przykład Hooker wysyłał listy do Waszyngtonu, krytykując Burnside'a i został dowódcą zamiast niego. Burnside był trzecim, a Hooker czwartym dowódcą tej armii. Gdy z kolei przybył wysłannik, aby uczynić Meade'a dowódcą, Meade był piąty, ten myślał, że przyszli go aresztować. Takie panowały tam walki polityczne. Ostatni dowódca, czyli George Meade, był naprawdę zdolny.
zdołał pomimo przeciwności pokonać Lee pod Gettysburgiem. Przypominam, że dostał tą armię w zasadzie 3 dni przed tą bitwą. Później starał się atakować wycofujące się siły konfederatów. Jednak Lincoln uważał, że wie lepiej i krytykował Meade'a. Zamiast pochwalić go za to, że wygrał bitwę pod Gettysburgiem, krytykował go za to, że nie zniszczył armii konfederatów, co w zasadzie było niemożliwe. Ostatecznie głównodowodzącym wojsk Unii został generał Ulysses Grant. Tutaj warto wspomnieć, że gdy na wschodzie armia Potomaku najczęściej przegrywała z armią północnej Virginii, to na zachodzie inną armią kierował Grant. I tam z kolei prawie zawsze wygrywali unioniści. W tym samym momencie, gdy na wschodzie toczyła się bitwa pod Gettysburgiem od 1 do 3 lipca 1863 roku, na zachodzie Grant oblegał Vicksburg. To miasto poddało się 4 lipca 1863 roku, w rocznicę ogłoszenia niepodległości USA. W marcu kolejnego roku Grant został dowódcą wszystkich armii Stanów Zjednoczonych, tak więc także armii Potomaku. Od tej pory to Grant kierował tą armią. W zasadzie dowódcą tej armii, armii Potomaku, pozostawał Meade, ale wiele decyzji podejmował Grant. Czasami dochodziło do takich sytuacji, że zarówno Grant, jak i Meade byli na polu bitwy i wydawali sprzeczne rozkazy. Grant niby pozwolił, żeby to Meade kierował armią, ale jak mu się jakaś rzecz nie podobała, wydawał swoje własne rozkazy. I wtedy dowódcy nie wiedzieli, kogo słuchać, czy Meade'a, czy Granta. I tutaj też warto wskazać na politykę. Przypominam, że Lincoln był republikaninem, Meade był demokratą, a Grant był także republikaninem. Tak więc jednym z powodów, dlaczego to Grant został głównodowodzącym, było prawdopodobnie także to, że należał do tej samej partii co prezydent. Czyli i Grant, i Lincoln należeli do partii republikańskiej, a Meade należał do partii demokratycznej. Gdy w końcu została pokonana armia północnej Virginii, armia dowodzona przez generała Lee, to właśnie Grant, a nie Meade odebrali kapitulację. Podsumowując, na początku północ miała armię północno-wschodniej Virginii, która po pierwszej bitwie nad Bull Run została przekształcona w armię Potomaku. Od tego momentu do bitwy pod Seven Pines walczyły ze sobą dwie armie o tej samej nazwie. Dopiero gdy dowództwo objął Robert Lee, armię konfederatów zaczęto nazywać armią północnej Virginii. Armią Potomaku, chodzi o tą północną armię, armię Unii, tą armią Potomaku kierowali kolejno McDowell, McClellan, Burnside, Hooker, Meade, a na koniec Grant. McClellan to ten, który stworzył tą armię, ale nie potrafił jej użyć. Hooker jest znany z pijatyk. Jego nazwisko jest używane na określenie prostytutki w USA. Meade pokonał Lee pod Gettysburgiem, a Grant odebrał jego kapitulację 2 lata później. Armia Potomaku walczyła na wschodzie Stanów Zjednoczonych z konfederacką armią północnej Virginii. Na zachodzie walczyły inne armie. Tamte bitwy były być może ważniejsze z wojskowego punktu widzenia, ale te na wschodzie były ważniejsze z powodów politycznych. Na przykład po bitwie nad Antietam prezydent Lincoln ogłosił wyzwolenie niewolników w zbuntowanych Stanach. Z kolei bitwa pod Gettysburgiem przekreśliła ostatnią szansę na zakończenie wojny na warunkach korzystnych dla konfederatów. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo chciałbym podziękować Wam za to, że wysłuchaliście mnie do końca. W przyszłości chciałbym nagrać osobny odcinek o generale, który dowodził podczas bitwy pod Gettysburgiem. Chodzi mi oczywiście o George'a Meade'a. Ale jeżeli ciekawi Was jakiś temat, chcielibyście posłuchać, napiszcie mi proszę w komentarzu, jakie są Wasze propozycje na tematy do kolejnych odcinków. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.